Warto zacytować dokładnie ostatni akapit wiadomości od Łukasza. W następnych próbkach chciałbym sprawdzić olej motul i dodatek AR9400. Muszę szczerze przyznać, że zmieniam olej na motul. Po pierwsze przeglądając informacje, opinie, filmiki w internecie. Po drugie cena. Patrząc na koszt, który łącznie wyjdzie sporo taniej niż Liquim Oli plus dodatek. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale ArcQD. Na stole laboratoryjnym pojawia się przesyłka od jednego z aktywniejszych uczestników naszych eksperymentów. To już trzeci etap badań dla Volkswagena Turana trójki z silnikiem 1.5 TSI o kodzie DADA. Poprzednie etapy możecie znaleźć w odcinkach numer 217 oraz 267. Warto do nich wrócić, bo pokazują całą historię zmian i prób szukania najlepszego rozwiązania dla tego konkretnego silnika, eksploatowanego głównie w warunkach miejskich. Tym razem Łukasz przygotował aż 4 próbki, każda z nich pozwala przeanalizować inny wariant oleju oraz zastosowanych dodatków. To finalizacja cyklu eksperymentów opartych o olej Liquim Oli TopTech 4210 0W30 oraz początek nowego rozdziału z marką Motul i dodatkiem Arch Oil AR9400. Zaczniemy od prezentacji próbki numer 1 świeżego oleju Motul 8100X Clean Plus 0W30. Olej został zakupiony w 5 jednolitrowych pańkach w Polsce, a przed pobraniem próbki został dokładnie rozmieszany. To właśnie ten olej trafił do silnika po zakończeniu całego etapu testów z Liquim Oli. Druga próbka to ten sam olej Motul, ale wzbogacony dodatkiem AR9400. Został przygotowany w proporcji 200 ml dodatku na 5 litrów oleju i w tej właśnie formie zalany do silnika po procedurze płukania. Również z tej mieszanki pobrano próbkę do analizy. Trzecia próbka to przepracowany olej Liquim Oli TopTech 4210 0W30 z dodatkiem Motor Protect. Olej przejechał dystans 9800 km, a głównym celem było sprawdzenie, czy taka konfiguracja jest w stanie wytrzymać nawet do 13-15 tysięcy km eksploatacji. Olej został pobrany przez bagnet po około 30 minutach jazdy przy temperaturze roboczej około 91 stopni Celsjusza. Czwarta próbka to również olej Liquim Oli z dodatkiem Motor Protect, ale tym razem dodatkowo z płukanką Oil Syn Release Tech Power Flash zastosowano delikatną dawkę płukanki około 130 ml, co odpowiada dolnemu zakresowi zalecanej ilości. Płukanie trwało około 20-25 minut. Po obcieknięciu i przestudzeniu silnika pobrano próbkę, która umożliwi ocenę, czy zastosowana procedura mogła wpłynąć pozytywnie na kondycję oleju i ewentualne zanieczyszczenia pozostałe w silniku. Jak podkreśla Łukasz, jego celem nie jest tylko analiza chemiczna, zwraca również uwagę na subiektywne wrażenia z eksploatacji. Już we wcześniejszym etapie zauważył, że dodatek Motor Protect wpływał na łagodniejszą pracę silnika, szczególnie w zimie. Teraz chcę ocenić, czy podobne wnioski będzie można wysnuć również na podstawie wyników laboratoryjnych. Warto zacytować dokładnie ostatni akapit wiadomości od Łukasza. W następnych próbkach chciałbym sprawdzić olej Motul i dodatek AR9400. Muszę szczerze przyznać, że zmieniam olej na Motul. Po pierwsze przeglądając informacje, opinie, filmiki w internecie. Po drugie cena. Patrząc na koszt, który łącznie wyjdzie sporo taniej niż Liquim Oli plus dodatek, efekt tego będziemy mogli ocenić i zobaczyć w następnych odcinkach. W kolejnych minutach przeanalizujemy każdą z tych próbek, sprawdzimy lepkość i zarejestrujemy widma w podczerwieni. Dla próbek oleju przepracowanego ocenimy wyniki w teście bibułowym. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy.
oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie. Dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, następnie olej świeży plus dodatek, kolejno próbka oleju przepracowanego oraz na końcu próbka oleju przepracowanego wraz z płukanką. Tlepo czerwień, zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 60 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 12 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 201. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Obserwujemy zgodność na przeciętnym poziomie. Różnica w niższej temperaturze na poziomie 6%. W 100 stopniach jest ok, różnica około 2%. Przechodzimy płynnie do drugiej próbki. Sprawdzamy wpływ zastosowanego dodatku. Zapraszam do badania. Lepkość dla oleju świeżego wraz z dodatkiem jest następująca: 58,8 w 40 stopniach oraz 12,1 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 208, a to oznacza, że zastosowany dodatek przełożył się na około 2% redukcję lepkości w 40 stopniach oraz 1% wzrost lepkości w 100 stopniach Celsjusza. Sprawdzamy jeszcze w podczerwieni, jakie są różnice dla widm tych dwóch olejów. Dodatek, który został zastosowany, wywołał istotne zmiany w widmie FTIR oleju Motul 8100X Clean 0W30, szczególnie w zakresie 1720, 1270, 1240, 1120, 1100 i 1020. Sygnały te wskazują na obecność dodatków typowych dla modyfikatorów tarcia i detergentów. Widmo różnicowe wyraźnie potwierdza, że to nie tylko dodatek uzupełniający, ale taki, który realnie zmienia chemiczną strukturę bazy olejowej. W próbce oleju z dodatkiem Arch Oil AR9400 widzimy nietypowe nachylenie krzywej w zakresie 4000-1800. Linia zamiast być płaska wyraźnie się wznosi. Prawdopodobnie wynika to z fizycznych zmian w układzie. Dodatek mógł zmienić współczynnik załamania światła, wpłynąć na rozkład próbki w kuwecie lub zawierać fazę rozproszoną, np. nanocząstki, która rozprasza promieniowanie IR. To nie są sygnały funkcyjne, ale mogą świadczyć o tym, że dodatek istotnie modyfikuje właściwości optyczne mieszaniny. Przechodzimy do kolejnych dwóch próbek. Będzie to finalizacja etapów z Liquid Moly. Świeże próbki wraz z dodatkiem były w poprzednich odcinkach, stąd wykorzystamy otrzymane wtedy wyniki do wyliczenia zmian procentowych. Zapraszam do badania. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 68 w temperaturze 40 stopni oraz 12,6 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 187.
Liczymy zmiany procentowe. W wyniku eksploatacji lepkość wzrasta około 16% w 40 stopniach oraz około 8% w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości zredukował około 6%. Czyli mamy bardzo zbliżony trend do tego, co obserwowaliśmy w pierwszym etapie badań dla tego samochodu. To są bardzo ciekawe obserwacje, ponieważ zmiany takie pojawiają się przy przebiegach około 10 tysięcy km, a nie występują przy przebiegach o połowę mniejszych, tak to widzieliśmy w drugim etapie badań. Zobaczmy jeszcze na pomiar próbki ostatniej. Olej przepracowany wraz z płukanką. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego wraz z płukanką jest następująca: 62 w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 11,95 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 193. Lepkość zatem zmniejsza się około 9% w 40 stopniach oraz około 5% w 100 stopniach. Bez większego zaskoczenia tego typu zmiany obserwujemy po aplikacji większości dostępnych na rynku płukanek. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy, użyjemy testu ID od MCU. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja, rejestracja oraz odczyt plamy. Przeglądamy raport. Jakie wnioski? Zanieczyszczenia stałe, nota 5 z 9, czyli środek skali. Ogólna kondycja oleju oraz woda, nota 5 z 9, czyli podobnie jak zanieczyszczenia. Paliwo, nota 4 z 9. W rekomendacjach znajdujemy następujący zapis. Obecność dużej ilości pozostałości po spalaniu, sadza osad, a także pogorszenie stanu oleju w przebiegu. Nieznacznie zwiększone proporcje paliwa, nieznacznie zwiększona zawartość wody, co może być spowodowane m.in. krótkimi podróżami. Ponowny test po przejechaniu 5000 km. Tutaj w ramach ciekawostek pokażę Wam również wyniki z testu bibułowego w oparciu o bibułę wewnętrzną R2D. Indywidualnie można sobie zrobić porównanie tych testów i ocenić ich możliwości. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom. W podczerwieni następujące wnioski, w zasadzie analogicznie jak w pierwszym etapie. Do podkreślenia spora ilość zanieczyszczeń widocznych w okolicach 1100 oraz 1250. W obszarze degradacji dodatków bardzo mocna zmiana, stopień nitrooksydacji bardzo wysokie wartości, stopień sulfonowania również, utlenienie względnie pod kontrolą. Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy wartość 74%, czyli poniżej progu 80%. Do rozważenia skrócenia interwału wymiany oleju, moim zdaniem przedział 6 do 8 tysięcy km to maks w takim wydaniu jak tutaj. W przypadku analizy olejów, do których zostały dodane dodatki, płukanki lub inne środki modyfikujące, trzeba mieć świadomość, że interpretacja widma w podczerwieni staje się znacznie trudniejsza. Tego typu próbki mogą zmieniać właściwości optyczne układu, wprowadzać dodatkowe sygnały lub zakłócenia tła, co wpływa na odczyt i może zaburzać ocenę faktycznych zmian w samym oleju bazowym. Dlatego wnioskowanie na podstawie takich widm należy traktować z większą ostrożnością. Wyniki mogą być obarczone większym błędem i nie zawsze da się je jednoznacznie zinterpretować. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!